Cześć, witaj już w szóstym odcinku NSM w praktyce. Dzisiaj na warsztat bierzemy proces zakupowy Buyer Person. To znaczy, przeprowadziliśmy, po pierwsze stworzyliśmy ankietę, której zadaliśmy szereg pytań do naszych Buyer Person, po drugie przeprowadziliśmy rozmowy z tymi Buyer Personami, po trzecie stworzyliśmy szablon Excela, w ramach którego zmapowaliśmy proces zakupu klienta i podzieliliśmy go sobie na poszczególne etapy, jest ich pięć. No i po czwarte, to oczywiście klasycznie wyciągnęliśmy z tego pewne wnioski, które myślę, że są całkiem ciekawe i dla nas bardzo jakby jasne, co my mamy z tym, z tym dalej zrobić. Wszystkie te materiały, czyli szablon Excela i formularze, które wykorzystaliśmy w danym odcinku, znajdziecie w suplementach. Tak więc link jest na, na dole pod filmem. Można je pobrać za darmo, bo te suplementy nam pomogły, a też je tworzymy z taką myślą i siedzimy nimi, dzielimy z Wami za darmo, żeby też i Wam pomogły i zaoszczędziły czasu. Tak więc bez zbędnego przedłużania, dobrego oglądania. Lecimy! Zgodnie z rekomendacjami Szymona, zaczęliśmy od po prostu rozmów z Bayer Personami, czyli też osobami, które u nas są naszymi klientami, które przeszły ten, ten proces zakupowy. Była też fajna okazja, żeby trochę dopytać, jak to wyglądało tak Całościowo, to znaczy, my z, m, uczestniczy, uczestniczyliśmy w tej końcówce procesu, a przez to mogliśmy poznać też ten, ten, ten początek procesu, tak więc m, żeby nie przedłużając, utworzyliśmy też taką prostą ankietę. Do części tylko wysłaliśmy ją, do części też ym, porozmawialiśmy. Yy, no Wyniki ankiety są, są tutaj. Yy, one były też podzielone na, na dwie, w zależności od Bayer Persona, tak więc przedstawiamy tylko, tylko jedną z nich, czyli z jakim problemem pana firma zwróciła się do Itrix. Yy, e a tutaj jeszcze może yy, Warto powiedzieć, że taką jedną rozmowę nagraliśmy, jak pogłębiamy trochę te, te pytania, tak więc to też będzie jako bonus na, na końcu, żeby, żeby, nie, żeby nie przedłużać. Tak więc tutaj mamy całą naszą ankietę dotyczącą pytań. Jak ona wyglądała, to znajdziecie w bonusie, plus też myślę, że ją załączymy do, do suplementów. Na pewno wnioski z tej ankiety. Były też bardzo zaskakujące, bo poznaliśmy trochę ten proces właśnie przed, czyli nie zanim się firma do nas zgłosiła, tylko co się zadziało przed tym, zanim do nas, do nas trafili. No i między innymi chociażby takie jak jeden z wniosków to, że zadziałało filtrowanie partnerów w Bitrixie po pewnych konkretnych umiejętnościach. Tak więc to to zaczęliśmy od kroku pierwszego, czyli po prostu przejścia przez taką Bayer ze zapytania i rozmowy, Mowy z buyer personami, i następnie yy, zgodnie również z wytycznymi, utworzyliśmy takiego dosyć prostego Excel'a. I ten Excel jest też jako, jako załącznik yy, tutaj yy, z przejściem, na podzieleniem na pięć kolumn, czyli problem, koncepcja, edukacja, wybór, zakup. I utworzyliśmy takie pola jak cele, czyli tutaj przedstawiamy to, co się dzieje też tak po stronie ce cela buyer persony yy, na danym etapie. Konkurencja, czyli ki z kim my. Konkurujemy z perspektywy tej Bayer Persony. Oczami Bayer Persony, BP właśnie oznacza Bayer Persona, czyli tutaj trochę wchodzimy w głowę Bayer Person i sobie zapisujemy to co, to, co się tam dzieje. Zadania danej Bayer persony na tym etapie, gdzie tego szuka i obiekcje. Też jeden z fajnych wniosków, który nam się nasunął, to jest też to, że po prostu w dalszych etapach już sobie utworzymy do tego nasze działania, które na danym problemie odpowiadają właśnie tym obiekcjom do, do, do Bayer Persony. Dobrze, to sobie przejdźmy. Wybraliśmy tutaj dyrektora franczyz B2B, tak więc przejdziemy sobie po kolei, kolumna po kolumnie. Problem? Uświadomienie problemu, czyli to, to był ten, ten nasz cel. Konkurencja, no tu konkurujemy z całym internetem, no bo oczami Bayer Persony, no to mamy coraz więcej zapytań, nie dajemy rady tego sprawnie obsługiwać. I to, że z, no właśnie w tej części bonusowej w nagraniu, że no jak było powiedzmy 10 zapytań, no to ogarnialiśmy tymi metodami, które ogarniamy, mamy ich teraz to zapytań, powiedzmy, dziennie, i już trzeba to zautomatyzować, usprawnić, żeby nam te pieniądze, które wydajemy na marketing, po prostu nie były, nie były przepalane. Zadania Bajar Persona na tym etapie to jest właśnie rozmowa z zespołem, taka wewnętrzna, dlaczego tak jest, googlowanie o, o problemie, no i próba naprawy to jest taka trochę próba samodzielnego naprawienia zobaczenia, czy gdzieś może po tej rozmowie dałoby radę mm, to, to naprawić. Takie, takie, powiedzmy, taki szybki plasterek na, na krwawiącą ranę. Gdzie tego szukamy? Wewnętrznie, właśnie w dziale rozmowy. Google. Czy edukujemy, czyli ed, czyta, edukuje się na tym, na tym poziomie? No i tutaj też pytania innych, czy mają taki problem. Jest są grupy Facebookowe dla franczyzodawców, są też specjalne portale. Tak więc tam też w ramach tego można czerpać informacje. No i obiekcje, czyli taka obiekcja, że no kurczę, to ludzie nie ogarniają, albo druga obiekcja, wcześniej dawaliśmy radę, to teraz też damy radę. To tylko pojedyncze błędy, to znaczy trochę wypychanie tego, tego, tego problemu. Że on nie jest wcale taki istotny i że dajemy radę. Na no przecież, jak mamy 10 razy więcej zapytań, no to jest możliwość, że popełniamy więcej, więcej błędów. I to jest obawa bardzo fajna, którą myślę, że można zaadresować z naszej strony, to znaczy pokazanie, że nie warto odrzucać tego, tego problemu i go tak jakby zmniejszać jego, jego rangi. No bo wiadomo, że to jest w jakiś sposób wygodne, że mówimy, dobra, to, to, to tylko wypadek przy pracy. A można tutaj na przykład z naszej perspektywy stworzyć artykuł, który pokazuje. Że to wcale tak nie jest i że jednak trzeba się tym zająć, no bo po prostu to jest, przynosi to konkretne wyniki później na, na, na firmę. No i to był etap problemu, następnie etap koncepcji znalezienie potencjalnych rozwiązań w tym Bitrix24, czyli tutaj szukamy różnych narzędzi, które właśnie mogą rozwiązywać ten nasz konkretny problem, właściwie problem Bayer Persony, różne narzędzia, szkolenia, które rozwiązują problem, oczami buyer Persony, ok, wiem, że już są pewne narzędzia, które mi mogą w tym pomóc, między innymi Bitrix24, to znaczy to jest tylko jeden z iluś tam potencjalnych możliwości, które może na tym etapie klientowi pomóc, Bayer Persony. Zadania Buyer Persona na tym etapie, zrobić zestawienie dostępnych narzędzi, złożyć, założyć konto demo w różnych programach, jeżeli jest taka możliwość, no i przetestować niektóre z nich. Gdzie tego szuka? Google, na przykład ranking systemów do obsługi klienta, na YouTubie wpisać problem i szuka rozwiązania, to jest też dosyć częste. No i strony produktowe tych, tych narzędzi, czyli na przykład właśnie bitrix24.pl. Obiekcje. Nie mam czasu na testowanie tego wszystkiego. To jest na pewno bardzo, bardzo trafna obiekcja i mamy tą ją sprawdzoną. Kto to ogarnie, jak mamy tyle roboty? To znaczy, jeżeli my mamy problem, jeżeli właściwie ta nasza buyer Persona przychodzi do nas, bo mają 10 razy więcej zapytań i stare metody nie działają, to to jest duża obiekcja, że nie ma czasu na dobry, konkretny research. I tutaj, właśnie tak jak wspomniałem, te nasze działania mogłyby na przykład w tym konkretnym problemie, w tej konkretnej ob obiekcji do Bayer Persona, po prostu pomóc. No, okej, okay. załóżmy, że już ten research zrobiliśmy, te wszystkie punkty są, są zrobione. Bayer Persona to, to zrealizowała i jest edukacja. Celem przedstawienie narzędzi jako rozwiązań problemów, czyli wchodzimy trochę, trochę głębiej, no i tutaj właśnie konkurujemy m, inne programy plus inni partnerzy, no bo to też często jest tak, że te programy są reprezentowane przez jakieś konkretne firmy, które to Robią. Oczami Bayer Persony sprawdziłem funkcję, wygląda to dobrze, jest tego sporo, jeszcze nie wszystko znam. No, i tutaj zadanie Bajer Persona na tym etapie to sprawdzenie cennika i procesu zakupu, odpowiedzenie na pytanie, kto pomoże to zrobić, czy to coś dodatkowo kosztuje. No i wstępna rozmowa z partnerami, takie trochę badanie badanie tego, tego tematu. No i gdzie tego szukamy, czyli Google, jak wdrożyć Bitrix 24, partnerzy Bitrix 24, strona, właśnie i też też formularz internetowy z konta, konta demo. Co jest też, jako ciekawostka, podczas rozmów z z, z Bayer Personami też pytaliśmy, czy dotarli na taki artykuł u nas blogowy, jak przygotować się do wdrożenia bitrix 24? 5 kluczowych kroków. To jest, zobaczcie, jeden z pierwszych artykułów, który tutaj został, został stworzony przeze mnie, i to miała być odpowiedź też na w tym procesie zakupowym danego. Hmm, po Pomóc Bayer Personie, jako ciekawostka, nikt tam nie był. <grych> to znaczy, hmm, napracowałem się w sensie takim, że stworzyłem to, a wniosek jest piękny z tego jest wniosek. Że jest to po prostu zakopane, ukryte, i ja też w żaden sposób w procesie nie komunikowałem: hej, droga Bayer Persono, masz taki artykuł, możesz sobie go przeczytać, zobaczyć, jak się przygotować, jak, jak rozwiać też części twoje, Twoich obaw. I to jest, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, które też my bierzemy do serca, to znaczy, to jest to, że. Nie sztuką jest stworzyć materiał, sztuką jest to, żeby ten materiał był czytany. I to jest albo właściwie połową połową sukcesu jest stworzenie, a drugą połową jest to, żeby ludzie tam byli i to, i to czytali. I tym obszarem się będziemy, będziemy zajmować. Dobra, wracamy do, tych, do naszego arkusza, czyli tutaj mamy ten element edukacji. W edukacji też bardzo dobrze nam sprawdza się YouTube. To znaczy tam też na kanale YouTubeowym pokazujemy też coraz więcej różnych problemów yy, yy, z oczami Bayer Person i ich od razu rozwiązania. Nawet ostatnio dostaliśmy feedback od jednego z klientów, który przyszedł zupełnie z innym problemem, yy, a będą, wszedł, wchodząc na kanał na YouTube yy, zobaczył. Trzy rozwiązania, które, które dotyczyły też zupełnie innego problemu, i to świetnie działało nam jako, jako taką edukację w tego klienta, ale też tak naprawdę zaufanie do nas. Tak więc to są też takie kanały na tym etapie, gdzie tego, tego szukamy, to też właściwie w, te, w, te, w tej kolumnie. Działania z naszej strony one, one się też znajdą. Dobra, idziemy dalej, żeby nie przedłużać. Wybór, wybór partnera do wdrożenia, czyli już jesteśmy na takim etapie, że ok, wiemy, że Bitrix jest w porządku, że ma tam dużo możliwości, to teraz wejdźmy trochę głębiej, kto nam w tym pomoże i jak to będzie wyglądało w praktyce. Oczami Buyer Persony, sprawdźmy właśnie, jak to może wyglądać w naszym przypadku. Zadanie Buyer Persony: wybrać partnerów i mówić się na prezentacji, no bo ze wszystkimi nie będziemy gadać. Rozważyć, czy dane narzędzie i partner spełnia nasze po potrzeby. No i to jest element, który na, na etapie konsultacji no i dowiedzieć się o całym procesie wdrożenia, to znaczy, jak to właśnie wygląda w, w praktyce. Gdzie szukamy strona partnerów, YouTube, strona BitX 24. Yy, idąc dalej obiekcje, czy ten partner będzie rozumiał nasz biznes? To jest na pewno obiekcja, która nam wychodziła też z Ankiet, czy to możemy, yy, czy to narzędzie przyjmie się w naszej firmie i czy dogadamy się z partnerem. Czy już takie typowo yy, etapy wdrożeniowe i, i komunikacyjne, yy, które, które są na tym etapie wyborów. No i piąty etap, czyli zakup, wybór najlepszej możliwości. To jest cel z perspektywy też Bayer Persony. Konkurencja, tu już nie dyskutujemy o narzędziu, bo wiemy, że to narzędzie jest dla nas, spełnia nasze potrzeby, czyli tutaj jakby wiemy, że Bitrix, właściwie Bayer Persona wierzy że Bitrix, ale kto to, z kim to będziemy robić? Tak więc to jest ta, to pytanie, na które odpowiadamy. No i tutaj właśnie, OK, wiem, że narzędzie jest super, znam już proces działania, teraz zamykamy temat i sprawdźmy czy można jakiś rabat i kiedy możemy zaczynać. No i to, że jakby my jako przedsiębiorcy pytamy o rabaty, to to jest naturalne i kiedy możemy zaczynać, to też jest dosyć ważne dla klientów. Bardzo często też my dostajemy to zapytanie, że ten czas wdrożenia dla nich jest istotny, no bo oni już wiedzą, że to jest to dokładnie to narzędzie, które potrzebują i nie chcą czekać pół roku, żebyśmy mogli uruchomić dla nich wdrożenie, tylko tak naprawdę już chcą, żebyśmy zaczynali i działali. No i dobra, no i y, mamy za zadanie bo persony na tym etapie yy, wiem czego chcę dokładnie. Zatem sprawdźmy, ile ostatecznie będzie nas to kosztować, podpisanie umowy i przygotowanie do, do wdrożenia. Gdzie tego szuka? No i tutaj już jest albo mailing bezpośrednio z partnerami, no bo z kimś już rozmawiałem, jestem w tym, tym procesie yy, zakupowym, yy, no albo strona właśnie bitrix 24pl yy, no i googlowanie, ale powiem szczerze, że to już raczej. Yy, yy, z naszego doświadczenia to wygląda tak, że albo to jest naturalna kontynuacja rozmów i na dużym poziomie zaufania już, z, powiedzmy, z tym partnerem z kim się rozmawiało, albo jeszcze takie rozesłanie do, do innych partnerów, zapytania, jak to wygląda, tak żeby sobie to porównać. No i tutaj obiekcje, dlaczego cena za godzinę u partnerów są, są różne i ja też wypuściliśmy to, bo jest to ważne pod względem naszych działań, jeżeli chodzi o takie działania marketingowe, żeby wytłumaczyć różnicę między ceną a kosztem. I to... To jest o tyle istotne, że te, ta cena jednostkowa za godzinę są, są, są różne u danych partnerów, natomiast ważne jest też to, że no czasami ta cena za godzinę u jednego partnera jest powiedzmy 150 zł, ale y, dany partner nigdy tego nie robił i spędzi na tym 10 godzin, podczas gdy inny partner y, ma cenę 200 zł no i nie spędzi 10 godzin, a spędzi tylko 3 godziny, no bo to, to już wie, jak, jak dojść do tego rozwiązania. Tak więc tutaj to jest element edukacyjny i tą obiekty musimy też też i często na konsultacjach to tłumaczymy, że jest różnica między ceną a, a kosztem takim, takim ostatecznym. No i obiekcja, jak będzie wyglądać cały dalszy proces wdrożenia. To więc tak podeszliśmy do tego ćwiczenia, że spisaliśmy to na właśnie na te 5 kroków. Ten obszar i tak będzie to nam wyszło też po rozmowach. On jest różny w zależności od buyer persony i też jakie problemy rozwiązujemy. Są pewne elementy wspólne, szczególnie ten element, powiedzmy, zakupowy. To jest taki, gdzie tu już jakby jest dosyć, dosyć zbieżnie bez względu na buyer persony. Natomiast im właśnie, im bardziej na lewo od zakupu, czy im te wcześniejsze etapy, tym te elementy są, są tutaj różne i klienci różnie do tego podchodzą. Jeden klient tak naprawdę nam przyszedł z problemu do wyboru od razu i potem tak naprawdę szybki, szybki zakup, tak więc, bo, bo miał na przykład narzędzie Bitrix24, on nie musiał przechodzić koncepcji edukacji, bo wiedział, że to narzędzie się sprawdzi, e, tylko potrzebował po prostu konkretnego partnera, który mu to zrobi i pomoże mu rozwiązać ten problem. Tak więc to też e, warto to podkreślić, że faktycznie tak jak Szymon mi warto to sobie porozbijać na Bayer Persony, a nawet może nie na Bayer, idąc właśnie na tym naszym przykładzie, w zależności od tego, czy ktoś na przykład ma produkt, czy go nie ma, w naszym przypadku, oczywiście. No, ta tyle, jeżeli chodzi o tą część ćwiczenia. Zapraszam na wnioski. Czas na wnioski. Pierwszy wniosek, na pewno warto rozmawiać z waszymi buyer personami. To też warto też się cofnąć właśnie do samego początku, czyli do, do problemu, bo w procesie zakupowym klienci często przychodzą do nas na tym ostatnim wyborze lub, lub zakupie. Natomiast nie zawsze mamy okazję uczestniczyć od początku w tym, tym procesie decyzyjnym, a jest to podstawa do dalszych, dalszych działań. Drugi wniosek to jest to, żebyśmy, na pewno my ze swojej perspektywy, dorobimy sobie też kolumnę nasze działania i nasze propozycje rozwiązania obaw do rozwiązania obiekcji na poszczególnych etapach. Trzeci wniosek to jest to, że jedna rzecz to jest stworzyć materiały marketingowe, a druga rzecz to jest odpowiednio zadbać o to, żeby te buyer persony wiedziały o tym, że te materiały są, na przykładzie naszego bloga, czyli tutaj 5 kroków do wdrożenia Bitrix 24, które Materiał jest, ale nikt go nie czytał, bo był zakopany gdzieś tam na stronie. No i to jest oczywiście nasza, nasza wina. Samo ćwiczenie oceniam jako bardzo przyjemne, bardzo też eduk edukacyjne, tak pod względem tego, co się dzieje w głowie na naszych klientów. Natomiast to, tak, tu już też to będzie taki wspólny wniosek na razie, chyba dla wszystkich odcinków. To jest proces. Czyli znowu coś zaczęliśmy, proces zakupowy, natomiast on się nigdy też nie kończy. To znaczy, my będziemy do niego wracać, poprawiać go, uzupełniać. No i też nam wyszło to, że w zależności od której buyer persony, to te procesy się po prostu od siebie różnią. To tyle. Odcinki bonusowe, jak to wyglądało w praktyce, jak przeprowadziliśmy takie rozmowy, znajdziecie. Chyba będą już w osobnym materiale, bo to też jedna z takich koncepcji w sensie odpowiedź na, na wasze zapotrzebowanie, żeby te odcinki nie były po 60 czy po 90 minut, bo najzwyczajniej nie macie czasu ich oglądać w tak długiej formie. Dlatego prawdopodobnie te wszystkie bonusy już sobie teraz będziemy rozdzielać, to już sprawdzimy na montażu, czy, czy to będzie w jednym odcinku, czy w drugim, ale nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia. Rozmowy na żywo z naszym klientem, z Bayer Personą. Tak więc albo ona będzie w tym od, tutaj w tym wideo, albo w osobnym. Dobrego oglądania i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!